Czołem, nazywamy się Ramona i Janek. Jest to kanał Jednym Sercem, a dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o błędach, które najczęściej popełniają wierni podczas mszy świętej. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co robicie nie tak, co robicie źle, zostańcie do końca i jest to część pierwsza, gdyż ten odcinek podzieliliśmy na dwie części. Już wkrótce pojawi się też część druga. Po pierwsze, większość tych błędów znamy dlatego, że sami je popełnialiśmy. I dlaczego popełniać tak błędy? No bo wszyscy w kościele często tak robią, bo mama i tata tak robi, bo ktoś tam obok tak robi. I też nie naszym, też warto podkreślić na samym początku, że nie naszym jako wiernych zadaniem jest upominać innych, czyli widzimy, że pani obok w ławce coś robi źle, to nie naszym zadaniem jest jej upominać. Ja przepraszam bardzo, teraz stoimy. Tak, proszę wstać. Tak, więc to nie jest nasze zadanie. Na pewno nie warto upominać, jeżeli mamy z kimś dobrą relację, możemy powiedzieć, że słyszeliśmy, czytaliśmy, że tak się powinno robić. Bardzo uprzejmie i bardzo z miłością. Tak naprawdę to proboszcz powinien czuwać nad tym, żeby wierni wiedzieli, jak się zachować na mszy świętej. I często zdarza się, że słyszymy, że proboszcz zwraca uwagę, że czegoś takiego albo czegoś takiego się nie robi. I też często z tych błędów, które my popełnialiśmy, wyszliśmy dlatego, że proboszcz w pewnym momencie zwrócił uwagę, na przykład po mszy wiernym, że tak na przykład nie należy robić. Także spokojnie też to, jeżeli popełniacie jakieś z tych błędów, czy nie popełniacie żadnego, to nie jest w ogóle powód, żeby czuć się lepszym albo gorszym. No ale teraz przejdźmy do błędów. Pierwszy błąd, który wypisaliśmy, właściwie to Janek robił tę notatkę również na podstawie dokumentów Kościoła, które czytał na temat zachowania na mszy świętej. Więc pierwszą rzecz, jaką Janek wypisał, jest przyjmowanie komunii świętej na klęcząco, gdy jest udzielana procesyjnie lub po dwoma postaciami. Ogólnie zasada jest taka, że jeżeli jak wszyscy robią tak, to należy w porządku stanąć i nie rozbijać tej procesji, która idzie, tylko po prostu klęknąć przed przyjęciem i już samo przyjęcie, żeby odbyło się na stojąco. Natomiast jeżeli jest udzielana komunia święta pod dwoma postaciami, to tylko i wyłącznie jest przyjęta ta forma na stojąco. Oczywiście wcześniej trzeba przeklęknąć i na stojąco to przyjmujemy. Tak. To jest oczywiście już obwarowane przepisami. I tutaj mogę powiedzieć, że kiedyś pewien ksiądz zwrócił mi uwagę, kiedy przyjmowałem komunię świętą na klęcząco pod jedną postacią, kiedy ona była udzielana procesyjnie. Zwrócił mi uwagę, że skoro jest procesyjnie, to powinienem procesyjnie ją przyjąć. Tak, także Jankowi zwrócił ksiądz uwagę i Janek od tej pory już się trzyma zasad. To było już bardzo, bardzo dawno temu, z tego co pamiętam. Ale była taka sytuacja. Kolejnym błędem, który często widzimy, i to ten błąd widzimy u osób, które wzrastają we wspólnotach najczęściej. I to jest taki błąd, że osoby podnoszą ręce w trakcie modlitwy Ojcze Nasz na mszy świętej parafialnej, gdy ksiądz o to nie poprosi. Ponieważ te podniesienie rąk, ja podniosę jedną, bo drugą komórkę, nie będzie, to jest dozwolone na takich zamkniętych mszach wspólnotowych i jak najbardziej. Też możemy podnieść ręce, jeżeli ksiądz o to poprosi, ale na takiej otwartej mszy parafialnej, kiedy ksiądz o to nie prosi, nie powinno się podnosić rąk. To ksiądz w imieniu wszystkich wiernych podnosi ręce. To jest taki mały błąd, ale jednak to jest błąd. Pojawia się. Tam ręce podnoszą. W różny sposób podnoszą. No ale nie jest to konieczne i nie powinno się tak robić. Kolejnym błędem jest przyjmowanie nieodpowiedniej pozycji ciała w trakcie udzielania sakramentu. Na przykład siedzenie w trakcie udzielania sakramentu chrztu, a powinno się stać. Czyli kiedy jest udzielany sakrament chrztu, to wszyscy w kościele powinni stać, nie powinni siedzieć, gdy dzieje się coś tak ważnego, mimo że to nie jest nasz chrzest. To jednak dotyczy to każdego z nas, gdyż to nowy członek kościoła się pojawia. Pojawia się w kościele. Więc naprawdę warto przyjąć odpowiednią postawę w tym momencie. I kolejnym spotykanym błędem jest przyjmowanie odmiennej postawy podczas mszy świętej, czyli na przykład wszyscy stoją, na przykład słuchają Ewangelii, ale ty postanawiasz przeżyć to lepiej i uklęknąć, żeby lepiej wejść w modlitwę. Należy przyjmować te postawy, które są na dany moment przewidziane. Tutaj oczywiście możemy przeczytać wprowadzenie do mszału rzymskiego i zobaczymy, jakie postawy powinniśmy przyjmować,
jakie są w tym momencie po prostu przewidziane. Tak jest. Kolejnym błędem, który się pojawia raczej u starszych osób, to jest odmawianie swoich modlitw podczas mszy świętej. Msza święta jest szczytem modlitwy, więc nie ma potrzeby w trakcie mszy świętej odmawiania różańca. Nie ma potrzeby czegokolwiek dodawania. No. Tak. Choć może na przykład, może być tak, że w trakcie mszy świętej byliśmy u spowiedzi i dostaliśmy bardzo krótką pokutę. I już jest pokusa, żeby ją odmówić jak od razu. Już jesteśmy w trakcie. Ksiądz mówi kazanie, mogę odmówić tę pokutę. Miałabym zgodę. Więc nie, staramy się uczestniczyć w pełni sercem w mszy świętej i nie odmawiać innych modlitw w trakcie. To, o czym teraz Ramona wspomniała, możemy dość często jednak zaobserwować. Że ktoś odchodzi od spowiedzi, od krat konfesjonału i idzie gdzieś tam przed boczny ołtarz, żeby się pomodlić. Cóż, a trwa msza święta przecież. Tak, jeżeli trwa msza święta, to kiedy wychodzimy ze spowiedzi, to po prostu włączajmy się od razu w mszę świętą. Nie idziemy przed żadne obrazy, bo to jest po prostu... Nie jest to potrzebne. To nie jest czas na to. Po prostu wtedy uczestniczymy w mszy świętej. Kolejnym błędem, który bardzo często widzimy u bardzo wielu osób, choć w sumie znaczy widzimy, no nie stoimy nad każdym zegarkiem, ale wiemy, że pojawia się ten błąd, to jest niezachowanie postu eucharystycznego na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Także możemy napić się wody, możemy wziąć leki, to nie przerywa postu eucharystycznego, ale już wypicie herbaty, Coca-Coli, lub zjedzenie czegoś, to już jest przerwanie postu eucharystycznego. Czyli nawet rzucie gumę. Tak, czyli godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Więc jeżeli wiemy, że jesteśmy na jakimś wielkim wydarzeniu, gdzie jest jakiś biskup, który mówi godzinne homilie, to możemy zaryzykować i coś zjeść, ale wtedy powinniśmy też pilnować, jeżeli jednak homilii nie będzie, to niestety nie możemy przyjąć komunii. Więc jeśli jest niedziela, to lepiej jednak zaryzykować i nie zjeść. Tak, czyli lepiej nie ryzykować i nie zjeść. Tak, bo jeśli chodzi o w tygodniu, to nie jest tego obowiązku przyjęcia Komunii Świętej, no ale w niedzielę fajnie, żebyśmy tą Komunię Świętą, też w sumie nie ma obowiązku, ale dobrze, żebyśmy tą Komunię Świętą przyjęli. Więc raczej starajmy się trzymać tego godzinnego postu przed przyjęciem Komunii Świętej. To jest ważne, gdyż kiedy go nałożyliśmy... Kiedy zaniedbamy ten post eucharystyczny, to nie będziemy mogli przyjąć Komunii Świętej, bo to oznacza, że nie oczekiwaliśmy przyjęcia Chrystusa. Tak, potem kiedyś było tak, że w ogóle nic nie można było zjeść przed komunią. Dawno temu. Tak powiadają starzy kapłani. Dlatego właśnie msza święta była rano. Tak. I większość lubiła chodzić rano, bo wtedy łatwiej było tę wstrzemięźliwość od pokarmów zachować, wtedy przyjść, przyjąć Komunię Świętą. I oczywiście jeszcze w różnych dokumentach jest napisane, że i po przyjęciu Komunii Świętej nie powinno się od razu jeść, tylko odpowiednio odczekać. To różni święci oczywiście to zapisywali. Teraz mamy dużo łatwiej, dużo prościej, także cóż to jest jedna godzina? Naprawdę nic. To jest niewiele, ale a jeżeli nie zachowamy tego postu, jeżeli przyjmiemy komunię z pełnym żołądkiem, z tym, że właśnie nie zachowaliśmy tej godziny odstępu, to należy się z tego wyspowiadać po prostu. Kolejną nagminną rzeczą, którą popełniamy, to spóźnianie się na mszę świętą. Dużo się widzi osób, które wchodzą w trakcie. Jeśli chodzi o mszę świętą w tygodniu, jeżeli ktoś chodzi codziennie na mszę świętą, to nie ma to takiego znaczenia. Można się spóźnić na mszę w tygodniu. Nie powinno się, ale to nie jest tak, że popełniasz grzech na przykład. Ale jeżeli spóźniasz się na mszę świętą niedzielną, tak naprawdę nie uczestniczysz w całej mszy świętej. I na przykład my, jeżeli z jakiegoś powodu, z jakiegoś losowego wypadku spóźnimy się na mszę świętą, to po prostu... Idziemy na kolejną. Tak, nie wchodzimy do kościoła, idziemy na kolejną. Także znaczy, no my mamy o tyle dobrze, że nie idziemy o 21 na ostatnią mszę, która jest w Warszawie. Zwykle idziemy rano. Ale jeśli by tak było, to byśmy poszli do spowiedzi. Tak. Że w tej mszy świętej w pełni nie uczestniczyliśmy w niedzielę. Także nie należy się spóźniać. Warto, bardzo warto i wielu świętych o tym mówi, żeby przejść wcześniej, żeby się chwilę pomodlić. Bo też jak idziemy z biegu, też po drodze coś tam rozmawiamy, tu kogoś spotykamy, tutaj wiadomo. Wchodzimy do kościoła i od razu zaczyna się msza święta, to naprawdę nie zdążymy jeszcze przygotować się w sercu na to, co będzie się działo. Więc warto chwilę wcześniej przyjść. Jeżeli jest taka możliwość, to 15 minut wcześniej i się pomodlić, wyciszyć, żeby spotkać się z Bogiem.
Kolejnym często spotykanym błędem jest to, że wychodzimy przed zakończeniem mszy świętej, czyli przed błogosławieństwem. I to czasami jest trudne, bo wiemy, że w niektórych parafiach, szczególnie w małych miejscowościach, praktykowane jest świętowanie bardzo takie czasowo rozszerzone imienin wszystkich wikariuszy i proboszczów ze życzeniami i pieśniami skomponowanymi przez wiernych. Także wtedy rzeczywiście jest trudno nie wytrzymać to. Kojarzę, że w pewnej parafii była szczególnie taka pani, która lubiła na każdej imieniny napisać swoją piosenkę i ją zaśpiewać. I to zwykle odbywało się przed błogosławieństwem, bo było naprawdę ciężko. I ludzie wymiękali, ale należy być twardym w tym momencie i poczekać do błogosławieństwa. Kolejnym błędem jest brak przygotowania albo nieodpowiednie przygotowanie do mszy świętej. Tutaj oczywiście trzeba zaznaczyć, że do mszy świętej powinniśmy się przygotować. Przede wszystkim przygotować swoje serce, ale również pomaga w tym przyjście po prostu wcześniej do kościoła, żeby się chwilę jeszcze pomodlić, wyciszyć, żeby faktycznie spotkać się z Bogiem, zanim ten kulminacyjny moment nastąpi, zanim ksiądz wyjdzie do ołtarza. Więc naprawdę warto się wcześniej pojawić, pomodlić i nie patrzeć, jak są ludzie ubrani, kto kiedy przyszedł, tylko faktycznie skupić się wtedy na Bogu. Będzie nam wtedy łatwiej uczestniczyć we mszy świętej. Kolejna rzecz, którą można często zaobserwować, to jest bycie gapiem, a nie uczestnikiem. Czyli ktoś obserwuje sobie ta, ale nie uczestniczy sercem. To niestety często można zaobserwować, jak ktoś się kręci, obserwuje, patrzy coś tam zgląda, patrzy na zegarek, sprawdza sobie w telefonie coś, czy na przykład dzieci rysują jakieś rzeczy, czy się bawią zabawkami. No. Od dorosłych przede wszystkim wymaga się tego, że będzie ktoś stawał sercem, że będzie uczestniczył, a nie tylko obserwował tak jak mrówka. Kiedyś pewien kapłan powiedział takie sformułowanie, takie porównanie, że zauważył, że część wiernych jest jak mrówki. Po prostu są jak mrówki, które się kręcą po kościele, ale które nie uczestniczą i nie rozumieją, co jest teraz przed nimi, co się teraz przed nimi dokonuje, co się teraz dokonuje w tym kościele. Także nie bądźmy jak mrówki, bądźmy jak ludzie, którzy prawdziwie są wierzącymi. Czyli bądźmy jak uczniowie Chrystusa. Stańmy i uczestniczmy w tej mszy świętej. Tak, i też często widzieliśmy to, jak jesteśmy z dzieckiem na mszy świętej i zdarzało się na przykład, że dziecko płakało, albo właśnie dziecko coś tam gaworzyło. Albo miał skarpetkę źle założoną. Skarpetkę, to po prostu to inna historia. Ale właśnie, że dużo ludzi jest ogromną uwagę przykuwa dziecko. Więc często przez to, że widzieliśmy, że wszyscy nagle patrzą się na dziecko, zdecydowaliśmy się wyjść, jak Ania coś gaworzyła albo płakała, wyjść z kościoła, żeby innych nie rozpraszać. Bo nagle dziecko stawało się centrum zainteresowania. Kiedy widzimy jakichś rodziców z dzieckiem, nawet kiedy nam przeszkadza nawet do tego momentu, do tego stopnia, to powinniśmy starać się nie zwracać na to uwagę, zwracać uwagę na Boga. Tak naprawdę nie powinniśmy się skupiać na innych osobach, tylko na swojej relacji z Bogiem, na swoim spotkaniu z Bogiem. Tak, i jeszcze miałam taką sytuację, że w trakcie modlitwy Ojcze Nasz, ja się ładnie modliłam, znaczy ładnie, dobrze mi się modliło. Byłam na mszy świętej. Jakaś pani stwierdziła, że musi w tym momencie, kiedy cały Kościół modli się modlitwą Ojcze Nasz, poprawić Ani skarpetkę. Już nie mówiąc o tym, że rodzice, to już taki nawias, rodzice nie lubią, naprawdę nie lubią, jak ktoś podchodzi i dotyka ich dzieci, ktoś obcy. Naprawdę tego nie lubią, takim już nawiasem mówiąc, a szczególnie na mszy świętej podczas modlitwy Ojcze Nasz. I w trakcie adoracji też się to zdarza. Także trzeba... I w trakcie wyznania wiary. Naprawdę zajmijmy się swoim spotkaniem z Bogiem w tym momencie, a nie skarpetką cudzego dziecka. I tu jeszcze tak na marginesie możemy zaznaczyć, że jeśli płacz dzieci nam przeszkadza, to raczej jest problem związany z nami, a nie z tym dzieckiem. Po prostu oznacza to, że to my nie uczestniczymy we mszy świętej, a nie, że to dziecko płacze i nam przeszkadza. Źródło tego problemu jest naprawdę gdzie indziej, więc lepiej poszukać
w sobie i naprawdę skupić się na Bogu. Tak, my z Anią chodzimy do kościoła, właściwie odkąd Ania ma 2 tygodnie. Już pierwszy tydzień jeszcze była w szpitalu, to wtedy nie mogliśmy iść na mszę świętą niedzielną, ale od tej pory, kiedy Ania już była z nami w domu, chodziliśmy na tą mszę świętą. Nie wiem, czy może raz Ania opuściła, nie wiem, ale Ania. Być może raz się tak zdarzyło na całe życie Ani, że raz poszliśmy na zmianę. Tak to chodzimy w trójkę. I rzeczywiście różne etapy Ania przeżywała. I teraz zwykle jest przytulona na rękach u taty, ale są też momenty, że czuje się swobodnie i chce pobiegać. Więc wiemy, że rodzice mają tą trudność, więc nie przeszkadzajmy bardziej, nie musimy przesadnie zwracać uwagę na to, tylko skupić się na swoim spotkaniu z Bogiem, a to rodzice powinni zadbać, żeby dzieci się dobrze zachowywały. I wiemy, to z naszego doświadczenia, że to nie zawsze jest takie super wykonalne, bo dzieci to dzieci. Ale staramy się. Ale Bóg mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Tak. Skoro Bóg mówi, żebyśmy pozwolili, to znaczy, żebyśmy im nie przeszkadzali. A każdy z nas jest dzieckiem, więc każdy z nas powinien przychodzić do Chrystusa. Kolejny błąd, ja kiedyś ten błąd popełniałam, dlatego że wszyscy wydawało mi się, że tak robią w kościele, w którym uczestniczyłam w mszy świętej, czyli wykonywanie znaku krzyża przy wstawaniu albo przy klękaniu w trakcie mszy świętej. Gdyż tak się nie powinno robić. Pamiętam, że właśnie w tej parafii, w której wydawało mi się, że większość osób tak robi, więc ja też tak robiłam, w pewnym momencie właśnie był quiz dla dzieci, byłam na mszy dla dzieci i było pytanie, ile razy jest znak krzyża wykonywany podczas mszy świętej. I rzeczywiście te dzieci, bo ksiądz czytał te odpowiedzi, pisały 8 razy, 9 razy, no bo widziały, jak rodzice, dziadkowie wykonują ten znak krzyża. No i wtedy ksiądz powiedział, nie, że wystarczy, że w trakcie mszy świętej jest znak krzyża na początku i na końcu. Raz. Tak. I oczywiście później mały znak krzyża 3 razy. Tak, znaczy w Warszawie nie widzę, żeby ludzie tak robili, ale właśnie w małych miejscowościach już rzadziej już to się zdarza, ale, tak. Ale faktycznie ten znak krzyża jest w losowych momentach wykonywany. Tak. To można jednak zaobserwować. Czasami tak. Czyli podczas mszy świętej, czyli od początku do końca mszy świętej, bo jak wchodzimy do kościoła i wykonujemy znak krzyża mocząc dłoń w wodzie święconej, to jeszcze nie jest część mszy świętej. Tak dla wyjaśnienia. I tak na marginesie można dodać, że jeśli ktoś wykonuje znak krzyża przy wchodzeniu do kościoła, oczywiście mocząc dłoń w wodzie święconej, to jest to właśnie po to, żeby pozwolić, żeby Bóg nas oczyścił, żeby Bóg nas przygotował do tego, żebyśmy się pomodlili w kościele. Ale jeśli przyjęliśmy komunię świętą i w tym momencie wychodzimy z kościoła, to nie ma sensu, żebyśmy przykrywali, znowu dotykając wody święconej, wykonując znak krzyża. Możemy w tym momencie wyjść, ale jeśli komuś to będzie pomagało, to jak najbardziej może to robić, to nie jest jakiś bardzo rażący błąd. Po prostu, jeśli komuś pomaga, to czym miałby znak krzyża nie uczynić? Skoro święci mówią, obwarujmy się znakiem krzyża, naprawdę, obwarujmy się nim. O znaku krzyża można mówić bardzo długo, bardzo wiele. Naprawdę jest to jeden z lepszych sposobów modlitwy. Dlatego właśnie chrześcijanie rozpoczynają i kończą swoje modlitwy znakiem krzyża. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Bardzo się rozgadaliśmy w tym odcinku, który miał być krótki. Więc podzielimy go na części. Dlatego jest to część pierwsza i za jakiś czas wypuścimy część drugą. Postanowiliśmy rozdzielać takie długie odcinki, bo też to się dłużej składa, dłużej się renderuje i dłużej wrzuca się na YouTube'a i nam to po prostu te długie odcinki zajmują dużo czasu ze względu na wymagania sprzętowe. Więc dzielimy te odcinki długie, też myślę, że łatwiej będzie Wam obejrzeć jedną część na raz. Także to była część pierwsza, już niedługo zobaczycie część drugą. Dziękujemy serdecznie za uwagę i do zobaczenia, kciuki w górę!